ze mną trener Legii Artur Van oraz zawodnik Marek Sabanowski. Zapraszam do zadania pytań. Do Państwa dyspozycji są mikrofony, proszę o zgłoszenie się i przedstawienie redakcji, którą Państwo reprezentują. Erbina Zenit, la conferință de presă. Avem aici prezent pe domnul antrenor Dan Sagarovski și bineînțeles pe domnul Ian Urba și mine, domnul Dan Sagarovski. Zapraszam do zadania. Dzień dobry. Panie trenerze, ja mam pytanie takie tradycyjne o presję i o to, czy wy czujecie, że jest to mecz 20-lecia nie dla Legii, tylko dla polskiej piłki klubowej? Czy czujecie, że gdyby się dało wejść do tej fazy grupowej, to finansowo też uciekniecie reszcie stawki w Polsce? To może być mecz o przyszłość klubu. Dzień dobry wszystkim. Po tej sprawie ostatniej, o której wspomniałeś, my nie myślimy o tym, bo trudno nam o tym myśleć, jak przed nami wyzwania sportowe. Natomiast na pewno prezes klubu myśli o tym, co powiedziałeś. Jeśli chodzi o presję, trudno mi powiedzieć, jak zawodnicy to odbierają. Ja jestem spokojny przed tym spotkaniem, chociaż wiem i zdaję sobie sprawę z tego, jakie wyzwanie przed nami i że możemy zapisać się w jakiś sposób w historii naszej piłki, ale przede wszystkim naszego klubu, który reprezentujemy. I odpowiedzialność na pewno jest, stres powinien jakiś tam być, ale trudno mi powiedzieć. Marek może lepiej na to pytanie odpowie, bo jest w szatni, jest cały czas z zawodnikami. Ja osobiście drużynę, chociażby na wczorajszym treningu, widziałem bardzo spokojnie. André Baren, partner żurnalistów i Romene, żeby nam dała tak impresję, jak na parę. Don Jan Urban jest taki od spus, pewno dreptat jest najliniștit. Jest to moment bardzo important pentru fotbalul polonez, chiar și pentru fotbalul, să zic așa, din internă, pentru Legia. Poate mai multe cuvinte ne va spune domnul Marek, care se află în vestiare și știe mai bine, să zic așa, cum este situația în echipă. Eu myślę, że na pewno każdy z nas ma przez każdą naszą presję, bo też jest dosyć wysoka, ale czujemy się dosyć mocno. Tak jak trener zauważył, że podchodzimy do tego, próbujemy podejść do tego z zimną głową. I myślę, że tu jest ten sposób, żeby też za dużo sobie nie wkładać się do tego, jak tak naprawdę ważny jest ten mecz. Înaintea fiecărui meci este normal să simțim stresul, dar ne simțim o echipă puternică și vom încerca să facem tot ce ne stă în putință. Szymon Borczuk z Telewizji Polskiej. Skoro mówimy o tej historii, to panowie, chciałem was pytać, czy to spotkanie, które jutro przed wami, możecie porównać z jakimś meczem, które już za wami w waszych karierach? No, w mojej piłkarskiej karierze było kilka takich ważnych spotkań jako trener, na pewno nie. To pierwsze tak ważne spotkanie dla mnie. Ja z mojej strony będę się starał cały czas i staram się to robić i starałem się robić w przeciągu tych eliminacji, ale tym bardziej przed tym dwumeczem ze Stielu, że zawodnicy mają szansę tworzyć historię, bo taka jest prawda. Jest to druga odsłona tego dwumeczu i odpowiedzialność, presja jakaś, owszem, ale z drugiej strony jestem pewny, że zawodnikom nie zabraknie, no nie wiem, zaangażowania, ambicji w takim spotkaniu. To jest po prostu niemożliwe, tylko że wiem,
że to będzie za mało. Jeszcze do tego będziemy musieli grać w piłkę i to dosyć dobrze, bo tego będzie wymagał wręcz od nas przeciwnik, z jakim się spotkamy. A to są trebare, referitoare dacă clubul a mai avut, dacă poate compara, să zic așa, dintre meciurile importante pe care le-a avut până acum. Bineînțeles, au fost câteva meciuri foarte importante. Domnul Bănăb a încercat tot timpul să organizeze, să ajungă cât mai sus. Jucătorii, bineînțeles, consideră că au șanse să câștige. Printre altele, este convins că nu le va lipsi motivația. Edward, gândindu-o ce spui? Ja też już byłem kilka razy w życiu poprzez to, że trochę gram tą piłkę w takiej sytuacji. Natomiast na pewno zawsze to odróżnia, bo tamtym razem, kiedy grałem w Lidze Mistrzów, ostatnim razem to było w Danii. Tu jestem w klubie, który dużo mi dał. Jestem w Polsce u siebie, tak więc na pewno ta presja jest większa, tak? Bo tutaj prawdopodobnie dokończę swoją grę w piłkę nożną. Tak więc są takie, można powiedzieć, porównania, ale na takie mecze się czekam, o takich meczach się śni, żeby zagrać dobrze, żeby strzelić bramkę. I wszystko jutro zrobimy, żeby tak było. Bineînțeles, deci există o presiune înaintea fiecărui meci, înainte când ai jucat și în Danemarca, de asemenea, cu atât mai mult, de fapt, acum joacă la el acasă. Se așteaptă de mâine să se dea totul din el, să, bineînțeles, fiecare să uite să dea un gol. Și aici cred că va finaliza tot ceea ce și-a propus. Edward, de fiind orice sport, cât de mult va conta pentru echipa dumneavoastră absența lui Pintili și în asemenea situația ar putea să afle și Vlad Chiricheș, este un semn de întrebare dacă va putea sau nu să joace. Sunt deci cu totul important pentru Steaua, cât de mult va ajuta echipa Liga Varșovia această problemă a Steaua. Eu cam așa legii faptul că Pintili mașinez agresiunea pe Chiricheș. Poznakiem zapytania. Pintili wiemy, że nie zagra Chiricheș, już nie wiadomo do końca. Na pewno Chiricheș to znakomity zawodnik i nie przypadkiem kluby płacą za niego tyle pieniędzy. Natomiast Pintili, no taka jest taka sytuacja, zdarza się często każdej drużynie. Nam też w pierwszym spotkaniu wypadł Tomek Jodłowiec i byliśmy zmuszeni do zmiany. Pintili, podstawowy zawodnik oczywiście, trudno mi powiedzieć, kto go zastąpi i czy ta ausencja będzie rzeczywiście widoczna, czy zawodnik, który wejdzie za niego, zagra na podobnym poziomie. Trudno mi powiedzieć, ale na pewno stracili bardzo ważne ogniwo w środku pola. Nu știu că nu va juca. Referitor la Chiricheș, este un foarte bun jucător, foarte valoros. Referitor la Pintilie, trebuie să întâmple fiecare club să întâlnim în astfel de situație. Este greu de spus, de asemenea poate fi și o schimbare să intre un alt jucător la fel de bun care să fie la același nivel. Ales vorbesc cu ProTV, că tot a venit vorba de absențe. Dumneavoastră veți avea lipsă aproximativ 5.000 de fani, apropo de peluza închisă. Cât va conta acest lucru în economia calificării? Bine, totul la calificație, totuși pomoțină în Rubuneza. Wydaje mi się, że tutaj są nierówne szanse. Steaua też chyba popełniła jakieś grzeszki tam. UEFA zajmuje się ich sprawą, natomiast mogli zagrać przy własnym stadionie, na własnym stadionie, przy komplecie publiczności. Mam nadzieję, że ta żyleta gdzieś będzie na całym stadionie. Ten doping na pewno będzie bardzo dobry, ale
Ale to nie jest to, bo wiemy, gdzie serce tego dopingu jest zwykle. To nie powinno mieć aż tak bardzo dużego wpływu na naszą grę, ale mogło to deprymować bardzo przeciwnika. I tutaj na pewno pod tym względem to Stiewa jest wygrana, czy skorzysta na tym. Este greu de spus, pe bună dreptate, șansele nu sunt chiar atât de egale, pe cum par. Fiecare face greșeli, mă gândesc că și Steaua a avut și ea poate câteva, să zic așa, mincișiri, poeta poate tot acolo, deci se ocupă. Bineînțeles, dacă ar fi tribuna deschisă, dopingul ar fi mult mai bun. Oricum, deci ar fi, poate să zic așa, funcționat deprimant pentru adversar. Z tego, co żeśmy przeżyli w Bukareszcie, to jeśli żyleta by była otwarta, takiego dopingu w Rumunii chyba nie widzieli. Tak, ar fi deschis în București, deci dacă m-am văzut în București... Proszę. Czy mówię, że gdy żyleta była otwarta przy tak ważnym spotkaniu dla nas, takiego dopingu nawet nie widzieli w Rumunii, gdzie mają doping bardzo dobry? Dacă ar fi deschis tribuna, deci ar fi vedea un doping foarte bun, ce drept în România este de asemenea, deci am rămas surprinși. Adam Dardziu, Przewodnik Sportowy. Panie trenerze, jak bardzo to 1-1 z Bukaresztu determinuje Pana przy założeniach taktycznych na ten mecz? No jak sytuacja w drużynie? Przede wszystkim chodzi mi o Bartka Baszyńskiego. Czy Pan będzie w niego chciał korzystać, czy jednak nie? Powiem tak, z reguły wydaje nam się, że wtedy, kiedy poznajemy naszego rywala, staramy się analizować zarówno potencjał drużyny, z którą będziemy grać, jak i nasz. W pierwszej czy w drugiej rundzie New Science byliśmy zdecydowanym faworytem i o tym otwarcie mówiliśmy. Z Molde ja mówiłem, że szanse są 50-50, chociaż zdawaliśmy sobie sprawę, że wy, media, kibice, byście nam nie wybaczyli tego, gdybyśmy nie przeszli do następnej rundy, chociaż ja uważałem, że szanse są 50-50 i nie przegraliśmy z Molde, ale również nie wygraliśmy spotkania. Przed tą eliminatorią uważałem, że faworytem jest Stiewa poprzez różne rzeczy. Ilość zawodników reprezentacji, jakość tych zawodników, to co zrobili w europejskich pucharach w tamtym roku chociażby. I ten wynik 1-1 przybliżył nas zdecydowanie do tego, żeby powiedzieć, że przed meczem rewanżowym szanse są 50-50. To od nas będzie zależało, w jaki sposób to będziemy umieć wykorzystać. Ale o taktyce nie będę mówił, bo będę mówił, rozmawiał z zawodnikami. Jeśli chodzi o Baryszyńskiego, zadecydujemy w ostatniej chwili. Tu jeszcze tylko jedno. Przepraszam, może przetłumaczę. Am fost o întrebare deci referitor la meciul de la București, când s-a terminat 1-1 egal. Deci care este opinia deja meciul de mâine care va avea loc. Bineînțeles, deci mi se pare de multe ori că cunoaștem adversarul. Nu odată se întâmplă să vedem acest lucru, de să-l cunoaștem pe teren. Cu Molde, înainte de mers, ziceam că avem 6-50%, de 50-50. Nu am câștigat cu ei, dar nici nu am pierdut. Referitor la Steaua, este greu de spus. Deci după scorul de 1-1, meciul retur, nu voi vorbi despre tactică, acest lucru îl voi face cu jucătorii. Z tego pierwszego meczu w Bukareszcie, czego tam się Pan najbardziej nauczył? To taka nauka po tym spotkaniu. Nauka to, że się sprawdziło to, o czym żeśmy mówili przede wszystkim, że to bardzo mocny zespół, bardzo kreatywny. Zespół lubiący grać przede wszystkim do przodu. Stiewa jest
zespołem, który dominuje w swojej lidze i jest nauczony grać do przodu. I w tym pierwszym spotkaniu mogliśmy sprawdzić, że wtedy, kiedy muszą bronić, też popełniają błędy. To takie najważniejsze wnioski z tego, bo to, że popełniają błędy, daje do myślenia zawodnikom i wiedzą, że z nimi można grać równy z równym i pokonać również. A fost întrebare referitor de asemenea la meciul de la București, scorul 1-1. Care au fost concluziile pe care le-au tras? Domnul Ian Urban consideră că Steaua totuși este o echipă foarte bună, care domină în ligă. Când apără de asemenea, face și ea greșeli, acest lucru dă de gândit jucătorilor. Și bineînțeles, deci atunci se pot gândi că putem juca sub avem șanse la fel. Proszę, ostatnie pytanie, bo za chwilę rozpocznie się trening. Ultima întrebare. Mam jeszcze pytanie do Marka. Marek, w tym pierwszym meczu ta pierwsza połowa wyglądała tak, że badaliście się, badaliście możliwości Stiały, a stworzyła sobie kilka groźnych sytuacji. Powiedz mi tak z boiska, jakiego błędu nie możecie popełnić z tamtego spotkania? Jeśli jakiś był, jeśli jakiś zanalizowaliście i zdaliście sobie sprawę, że jest. Czego nie wolno zrobić w rewanżu, co wam się przydarzyło w pierwszym meczu? Ale nie rozwijaj się, Mariusz, mocno. Dobrze, zagraliśmy taktycznie w tamtym meczu, bo przywieźliśmy bardzo dobry wynik. Na pewno nie możemy sobie pozwolić na to, żeby Stiła nas zdominowała, żebyśmy się bronili. Pogramy przede wszystkim u siebie. Co zobaczyliśmy w tamtym meczu, że Stiła na dzień dobry chciała nas przywitać wysokim pressingiem. Chciała nas mocno zdominować. Przynajmniej przez tą pierwszą połowę. Natomiast po 30 minutach zauważyliśmy, że zaczynają troszeczkę oddychać rękawem. Więc wydawało nam się, że z minuty na minutę to my będziemy przejmować kontrolę nad naszym. A fost întrebare deci referitor la prima repriză de la meciul de la București, mai exact ce greșeli nu se pot repeta din meciul trecut în meciul retur. Domnul Mare spune că au jucat tactic, au avut totuși un rezultat foarte bun. Nu ne putem permite, să zic așa, să domine Steaua, ceea ce a făcut la București. S-a observat că în prima repriză, după 30 de minute, deci pur și simplu au avut un joc mai puțin bun. Bardzo dziękuję. Za chwilę rozpocznie się trening drużyny. Pierwsze 15 minut jest otwarty do mediów, później trening zostanie zamknięty. Dziękujemy.